Marek Husarska dla KRK TV. Jesteśmy gośćmi u Olgi Rybackiej. Powiedz, czym się zajmujesz? Witam w Challenge Accepted. Nasza firma zajmuje się grami typu Real Life Escape Game. I to są takie gry drużynowe, przygodowe, logiczne. Zamykamy drużyny 2 do 4 osób w pokoju, z którego muszą się w 50 minut wydostać. Rozwiązując zagadki, otwierając kłódki, szukając kolejnych wskazówek, rozwiązując łamigłówki. A skąd właśnie nazwa Challenge Accepted? No, jestem fanką gier z jednej strony, stąd pomysł na pokoje z grami, a z drugiej strony seriali. I jeden z bohaterów serialu, jak poznałem waszą matkę, Barney, zawsze właśnie przyjmuje wszelkie wyzwania, powtarzając tę frazę Challenge Accepted, i właśnie to stało się naszym hasłem. Co taka osoba przyjmująca wyzwanie musi zrobić tutaj w pomieszczeniu? No, drużyna wchodzi, najpierw musi się porządnie rozejrzeć, znajduje pierwsze wskazówki, one prowadzą jedna do drugiej i po rozwiązaniu wszystkich można wydostać się z pokoju, znajdując klucz. Oczywiście, jeżeli drużyna utknie, to wtedy pomagamy, nie jest tak, że się siedzi i się patrzy na zegarek, kiedy minie to 50 minut, jakby zabawa trwa cały czas. Czy wszyscy wychodzą z tych pomieszczeń, czy zamykasz i zostają po prostu? Znaczy, nie składujemy trupów, wszystkich wypuszczamy, ale w ciągu tych 50 minut wychodzi tak około połowa drużyn. Część bez pomocy, część z małą naszą pomocą. No to jest prawdziwe wyzwanie. Nie jest tak, że każdy wejdzie i to rozwiąże, ale jest to do zrobienia. A to jest coś nowego tutaj na mapie Polski, gdzie taką formę zabawy czy gry? Tak. Myślę, że około 2 lat temu powstało pierwsze takie miejsce w Polsce, we Wrocławiu. Ja byłam pierwsza tutaj w Krakowie, ale jakby pomysł na takie gry, no to wziął się tak bezpośrednio to z internetu. Gry tego typu były po prostu w sieci, właśnie takie gry Escape the Room. Potem Amerykanie zaczęli wcielać to w życie. Początkowo jako takie jednorazowe eventy, a później jako takie miejsca otwarte stale. No i później to przeszło do krajów europejskich i do Polski. Okej. A kto na ogół uczestniczy w takich grach? Czy gracze komputerowi, czy fascynaci? Prawda jest taka, że przychodzą wszyscy. Bardzo chętnie też gościmy gości z zagranicy, turystów, bo nie trzeba znać żadnego języka, ani polskiego, ani angielskiego, żeby rozwiązywać zagadki. One są wszystkie takie symboliczne, logiczne. Są to ludzie w bardzo różnym wieku, często przychodzą rodziny z dziećmi, teamy z firm różnych, żeby się zintegrować. I jako jedyni chyba na świecie mamy też Challenge Accepted w wersji dla dzieci. Czyli wtedy wymieniamy zagadki w jednym z pokojów na zupełnie inne, takie przystosowane dla najmłodszych graczy, i grają dzieci bez ograniczenia czasowego. A jakie masz pomieszczenia? Czym się wyróżniają? Jakiś, mają charakter, jakiś klimat? Jasne, mamy 2 pomieszczenia. Jeden z pokojów jest inspirowany takimi grami, filmami w klimacie postapokaliptycznym. Jest trochę jak taki bunkier. A drugi z pokojów jest inspirowany kartonem i jest cały papierowo-kartonowy. A jakie właśnie są te zagadki logiczne? Co takiego? Są twoje pomysły, czy skądś zaczerpnęłaś inspirację? Zagadki wymyślam sama. I to są zagadki, staram się takie organizować, żeby angażowały różne zmysły. To też jest fajne, że te zagadki wymagają współpracy, więc jakby każdy znajdzie coś dla siebie, są bardzo, bardzo różne. Jakiej wielkości są grupy na ogół, jakiej liczebności? Do jednego pomieszczenia może wejść 2 do 4 osób, a przy większych grupach jesteśmy gotowi wychodzić na zewnątrz, już to robiliśmy i urządzaliśmy na przykład na takich imprezach integracyjnych gdzieś w jakimś klubie, w jakiejś kawiarni, też takie zagadki, że jedziemy ze swoim sejfem, ze swoimi zagadkami, wtedy też możemy dostosować je do okazji, także takie wyzwania też przyjmujemy. Dobrze, gdzie można znaleźć informacje o Challenge Accepted, czy przez stronę, czy przez jakiś Facebooka? Jesteśmy i na Facebooku, tam można obejrzeć w galerii chwały uczestników z wszelkich krajów świata. No i zachęcamy do odwiedzenia naszej strony Challenge Accepted, tam jest i trochę zdjęć z pokojów, ale przede wszystkim jest też zakładka, w której można dokonać rezerwacji. To jest wygodne, bo właśnie dzieje się przez internet i od razu otrzymujemy potwierdzenie na maila i wszystko jest jakby jednym kliknięciem załatwione. W takim razie dziękuję. Również dziękuję i proszę, zapraszam, żeby się zamknąć. Dzięki.